Hearthstone. Anduin kontra Thrall! Hej, jak się macie? Mam nadzieję, że wyśmienicie. Ja jestem Tax Studio, to jest gra studia... O mój Boże, już mi się język połączy. Studia Blizzard pod tytułem Hearthstone. Jest to karcianka, w której mamy za zadanie, jak widzicie, rozwalać przeciwników za pomocą naszych niesamowitych kart. Które w sumie nie są aż tak niesamowite, jakby się to wydawało. Oczywiście... jakoś mamy tutaj jakieś okrzyki dziwne, niestety nie możemy ich, niestety nie możemy pisać sami. Gramy na Hugoda, zaczynamy pierwsi. No cóż, dobra, wezmę sobie gorliwą kapłankę, będę miał dobry start. Podobno większość osób od tego zaczyna, dobra, może też tak być. Więc co tam u was, dawno nie było filmiku na kanale, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i że dobrze się bawicie, oglądając te filmiki, nie? Okej. Dobra. Mamy Berserkera, która jest zarąbistą, mi się wydaje, klasą, a właściwie postacią w tej grze. Jako, że pozwala ona nam na bardzo fajne możliwości ataku, bo jeśli nie zabiją go za pierwszym razem, to potem możemy go uleczyć, co da nam kartę, co z kolei zamieni nas w żabę i będziemy mieć do tego prowokację na żabie. Fajnie. Naprawdę ekstra. Przywróć stronnika do pełni zdrowia, daj mu prowokację. Uuu, będzie miał prowokację. Super. Ale za to dostałem kartę. Fajnie, bo go uleczyło. Dobra, możemy wesprzeć stronnika, co nie ma najmniejszego sensu. Jako, że sami widzicie, mamy żabę. Dlatego weźmiemy młodszą inżynier, która da nam kartę. Już się robi. Która w sumie niewiele nam da. Dobra, możemy teraz zaatakować znowu. Dzięki czemu osłabimy trochę wroga i w następnej turze będziemy mogli zniszczyć tego przeciwnika, o ile nie da znowu totemu gówna, które robi gówno. Zada jeden punkt obrażeń wrogiej postaci i ją zamroź. Fajnie, zamroził żabę. Kurczę. Plus 3 do ataku. Nie. Moja gorliwa kapłanko. Wow! Tego totemu się nie spodziewałem. It could be dangerous. So dangerous. Ale za to mam prowokację, więc jest wszystko spoko. Okej. Jak dla mnie ta runda wygląda całkiem nieźle. Gramy oczywiście na szamana. Tak, jesteśmy kapłanem. I mamy kole... O, jest. No to dostanę po dupci, bo teraz zniszczą mojego ziomka i wyjdzie na to, że zabrał mi 2 obrażeń. Okej. Skoro zniszczą mojego ziomka, to niestety muszę znowu wykorzystać moją prowokację i zniszczyć mianowicie tego gnoja. To by mi nie zagra... W ogóle powinienem tego zniszczyć, ale... Na razie mogę go zostawić, jako że nie ma innych przeciwników na polu walki. To w ogóle jest to jest bardzo fajna gra, ona jest dopracowana. Nieco co inne karcianki, w sensie niektóre z nich. Bo na przykład możemy się tak pobawić, że... Te elementy... Kuźwa, które znajdują się tutaj... Są... Niezłe, są bardzo interaktywne, można to tak powiedzieć. Przykładowo, najpierw zajmiemy się tym gościem, a potem wam o tym opowiem. Przykładowo możemy klikać sobie w to i odlatuje. Trochę jak... Musimy oczyścić słoneczną studnię. Nieważne. Okej, będziemy mieć plus 1 do ataku. Już się robi. Dobra. Runda nasza. Jarek Pasza. W sumie jakby to powiedział Jarosław Pasza Fagden. Let's fuck them. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, pewnie zarzucę wam linka w opisie. Chyba że zapomnę, to przypomnijcie. Okej. Musimy jakoś teraz to rozegrać ładnie, żeby nie być w dupie, jak on zagra swoimi mocnymi kartami. Czyli mianowicie boską tarczę zostawimy sobie jeszcze, za to rzucimy Yeti. Uleczymy swojego bohatera tak, żeby miał full HP.
I teraz możemy pobawić się tak, że najpierw zabijemy tego, aby nam nie przeszkadzał, bo coś tam miał jakąś magiczną umiejętność. A teraz możemy skończyć sobie powoli rundę. Nie wiem, czy już mówiłem, czy już się pytałem, co tam u was. Mam nadzieję, że wszystko w porządku i że nie tęskniliście, znaczy, że tęskniliście bardzo za moimi filmikami. Co to za gówno małe? Wszystkie pozostałe murloki, murloki. To w ogóle się wymówić nie da. Murloki. We're up all night to murloki. Okej. Okay. Taktyksy jakieś fajne? Na przykład... Oni by mi mogli zadać dość dużo obrażeń, ale... Ale po co ryzykować? Weźmy po prostu sobie tego zioma. Już się robi. Zaatakujmy kapłanką. Ulećmy kapłankę, co nam dodaje jeszcze jedną kartę. Pięknie. Murlock nie ma ataku, więc możemy teraz zaatakować wrogiego bohatera i skończyć turę. Mam nadzieję, że to wygramy sobie na luziku, jako że on ma już 16 hopa, a my mamy 30 i dostał 2 w plus. Ale patrzcie, jaką my mamy linię ataku, to jest po prostu marzenie. No, atakuj sobie, atakuj. Niestety nie ma szans. I się poddał. No i to wszystko, runda zajęła 7 minut. Ale dobra, kolejny filmik będzie w sobotę, jako że teraz niestety wychodzi na to, że już skończę ten filmik, ale nagram jeszcze kilka jakichś fajnych, żeby już była ta ciągłość filmików środa, sobota. I mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, piszcie w komentarzach, zobaczycie moje magiczne taktyki, taktyki Kappana. I to chyba wszystko. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!